Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wywodzić z mego powodu, wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Draga bracio i sestre. Drodzy bracia i siostry. Wczoraj w uroczystość Bożego Narodzenia słyszeliśmy te słowa, dobrze wszystkim nam znane. Zwiastuję wam nowinę, wielką radość dla całego ludu. W waszym mieście narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan. To słowa, które słyszeliśmy wczoraj. Ale odbijają się echem i dają znaczenie całemu okresowi bożonarodzeniowemu. To słowa, które również w nas przypominają wydarzenia i obrazy z historii, które patrząc również na jasełka w naszych kościołach i domach stają się jasne. My po 2000 lat możemy odczuć tę samą radość, którą odczuli pasterze, do których te słowa były skierowane. Jednakże dopiero co zaczęliśmy cieszyć się tym czasem Bożego Narodzenia, liturgia dzisiejszego dnia stawia przed nami święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Sama nazwa tej uroczystości mówi nam, w czym wyróżnił się ten święty i zasłużył na to, że co roku, dzień po Bożym Narodzeniu, go wspominamy. Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów wybranych w pierwszych latach chrześcijaństwa, przede wszystkim dla dzieła służenia i miłości. On zgodnie z dziejami apostolskimi głosił Chrystusa i został oskarżony za bluźnierstwo, kamienowany i w ten sposób swoje życie oddał za Chrystusa poprzez śmierć męczeńską. Wielu zastanawia się, dlaczego ten kontrast. Wczoraj piękno i blask nowonarodzonego, a dziś już męczeństwo i krew. O ile wszystkim nam jest lepiej przeżywać Boże Narodzenie, podziwiając małego Jezusa, Maryję i Józefa, ale wszyscy o wiele bardziej musimy tworzyć świadomość o całościowości tajemnicy wcielenia Chrystusa, jak i powodu Jego wcielenia. Rozmyślając tak, dzisiejsza uroczystość pozyskuje na znaczeniu i otrzymuje sens, ponieważ poprzez to wydarzenie akcent spada na Jezusa, który przychodzi na ten świat jako małe dziecię, gotowe cierpieć w ludzki sposób. Pewna pobożna myśl mówi, że z tego samego materiału, czyli drewna, składały się jasełka, żłobek Jezusa i Jego krzyż. Akcent
jest postawione na to, że misterium Chrystusa jest jedno. To ten sam Chrystus, nowonarodzony i ukrzyżowany. Drodzy bracia i siostry, wbrew temu, co nam przeszkadza, co oddala nas od Niego, wbrew naszej nędzy i grzechowi, Bóg pragnie wcielić się również w naszym życiu, aby wyzwolić nas z grzechów, ale jeszcze bardziej, aby objawić nam siebie samego, aby rozbłysło piękno Jego chwały, aby pokazać nam najbardziej doskonały sposób tego, dlaczego zostaliśmy stworzeni, a to jest miłość. I dlatego, choć grzeszni, choć mali, choć słabi, każda nasza modlitwa, każde nasze wołanie do Boga automatycznie wzywa Jego obecność, a grzech traci moc. Bo nie jest tak ważny i wielki, żeby podporządkować Mu przyjście naszego Zbawiciela, lecz bezgraniczność Jego miłości jest powodem Jego obecności pośród nas, która również dziś staje się dla nas zbawieniem, pełnią życia i całkowitym jednoczeniem się w miłości. Jezus z ciepła i bezpieczeństwa trójjedynej relacji i miłości wstępuje w ten, powiedzmy, tak chłodny i okrutny świat. Wychodzi na spotkanie bólu i nie ucieka od niego. Dotyka bólu i przemienia go w radość. Dotyka cierpienia i daje jej mu całkowite inne znaczenie. Całkowicie zmienia perspektywę. Ten, który w swojej maluczkości, jako małe dziecko, potrzebuje bliskości, staje się tym, który niesie bliskość, zbawienie innym. On tak mały i bezsilny, a mimo to Bóg Wszechmogący. To jest piękno naszej wiary, świadomość o naszym własnym ograniczeniu, świadomość o naszej własnej maluczkości i ograniczeniu, świadomość o naszych słabościach, ale jednocześnie świadomość, że właśnie tacy możemy być ręką pomocy i ratunku dla naszych bliźnich. Tak więc poprzez tę uroczystość chcę się postawić akcent na upodobnianiu się do życia Chrystusa. Tego życia, w którym każde cierpienie pozyskuje prawdziwy sens. Tertulian w pewnym miejscu napisał: krew męczenników jest ziarnem nowych chrześcijan. To znaczy, gdzie istnieje prawdziwa wiara, wiara, która staje się życiem, wiara, w której słowo staje się ciałem, gdzie głoszenie staje się wiarygodnym świadectwem, gdzie modlitwa skierowana do Boga przede wszystkim staje się odpuszczeniem i objęciem naszego nieprzyjaciela. To jest to, gdzie Bóg się wciela, gdzie Bóg zamieszkuje, bo również dziś Bóg pokazuje nam swoją obecność. Dlatego dziś, oprócz Maryi, która jest dla nas najdoskonalszym przykładem naśladowania Chrystusa, mamy też przykład świętego Szczepana. Umrzeć śmiercią męczeńską nie oznacza być bohaterem w oczach tego świata, lecz oznacza szczere pragnienie, by coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Szczególnie widać to poprzez Jego postawę, gdy Go kamienują. Gdy Go kamienują, On modli się za swoich nieprzyjaciół. Tak więc być męczennikiem oznacza umrzeć dla siebie, aby móc żyć dla Chrystusa. Być męczennikiem oznacza umrzeć dla siebie, kiedy inni najbardziej cię ranią. Być męczennikiem oznacza wybaczyć innym, kiedy najbardziej cię oskarżają, bo odpuszczenie jest podłożem, na którym działa miłość Chrystusa, miłość, która w pełni, bez wahania, daje siebie za innych. Naśladować Chrystusa oznacza więc
upodabniać się do Chrystusa i Jego miłości, tej miłości, która poniża się w naszych ludzkich oczach i wychodzi na spotkanie innych i jeszcze bardziej chce służyć innym. To przede wszystkim wezwanie każdego diakona dziś, ale i również nas, jako Jego uczniów, którzy jesteśmy wezwani, by czynić to, co On czynił, w miłości i pokorze służyć innym. Drodzy bracia i siostry, niech i dla nas ten święty będzie bodźcem i motywacją, że nie jest niemożliwym żyć świętością w tym czasie i na tym świecie. Spróbujmy więc w tym okresie Bożego Narodzenia podjąć decyzje dotyczące naszego własnego życia, prawdziwie opowiedzieć się za Bogiem, zdecydować się na Niego, otworzyć swoje serce, a On w swojej wszechmocy dotknie naszego życia. Wejdzie w nasze życie i poprzez to wszelką naszą nędzę przemieni w świętość, nasze ubóstwo w bogactwo duchowe, a każdą słabość w męstwo. Amen. A teraz wyznajmy swoją wiarę, jak powierzyli nam ją ojcowie Kościoła. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,